Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Którędy, którędy droga do Poręby. Od tych słów zaczyna się ludowa piosenka, chętnie śpiewana przez mieszkańców malowniczej wsi położonej w województwie małopolskim w gminie Myślenice. Poręba, bo oczywiście o niej mowa, cechuje się wieloma walorami krajobrazowymi. Spragnieni wrażeń turyści mogą wędrować po szlakach, ciesząc się bliskością przyrody. Pierwsza wzmianka o wsi Poręba pochodzi z 1403 roku, kiedy niejaki Spytko zrezygnował ze swych dóbr, Banowic, Trzemeśli i Poręby na rzecz swego brata. Wieś położona jest w Dolinie Porębianki, a jej przysiółki wychodzą wysoko na stoki Działka i Grotówki. Nieopodal Poręby, między Łysiną a Kamiennikiem, położona jest Sucha Polana. Ważne miejsce nie tylko dla społeczności lokalnej. Oprócz walorów krajobrazowych, widoki na Ciecień i Śnieżnicę, Polana reprezentuje dużą wartość przyrodniczą, a także historyczną. W 1944 roku na stoku Łysiny nad Polaną znajdowała się leśna baza oddziałów zgrupowania AK Kamiennik. Do dziś we wsi zachowane są w dobrym stanie drewniane domy z początku XX wieku, a także przydrożne kapliczki, niektóre nawet stuletnie. W latach 70. XX wieku rozpoczęto tu budowę bazy turystycznej, a Poręba stała się jednym z ważniejszych ośrodków turystycznych w rejonie, zwłaszcza dla mieszkańców Krakowa. To jest miejscowość, w której tak naprawdę zaczynają się polskie góry, jadąc od Krakowa. Widać to było w czasach pandemii, gdy tutaj właśnie mnóstwo rodzin przyjeżdżało z dziećmi, żeby się na chwilkę wyrwać i posmakować takiej normalności. Dzieje się to zresztą po dzień dzisiejszy. W XVI wieku istniała w Porębie niewielka huta szkła, o której pamięta niewielu, bowiem tradycyjne rzemiosło Poręby to kamieniarstwo i produkcja drobnych sprzętów z drewna. W centrum miejscowości stoi pomnik poświęcony miejscowym kamieniarzom. W 2010 roku robiliśmy centrum miejscowości Poręba i długo zastanawialiśmy się, co pokazać jako takie uwieńczenie tradycji. I doszliśmy do wniosku, że kamień młyński będzie takim idealnym, można powiedzieć, znakiem rozpoznawalnym dla Poręby, dlatego że mówi on o kamieniarzach, którzy od wieków wydobywali tu w kamieniołomach kamiennika, ale i wykuwali kamienie na żarno. Były one słynne na całą Europę. Przekaz mówi, że nawet do Wiednia były wywożone. Był to trudny zawód, bo wiele z tych osób, tych kamieniarzy, nie dożywało nawet 40 lat. Jest to symbol ku ich pamięci. Drugim takim zawodem to jest zawód, można powiedzieć, takiego domowego stolarza, gdzie robiono wyroby stolarskie, mebelki użytkowe, wykorzystując te rzeczy, które przynosił las. W najbliższym czasie chcemy ku pamięci właśnie tych naszych stolarzy zbudować ołtarz drewniany, taki tu dla nas zwyczajowo przyjęty, ku ich pamięci, pod patronatem prawdopodobnie świętego Józefa. Poręba należy do parafii świętego Klemensa, papieża męczennika w Trzemeśni, w której to znajdują się aktualnie dwa kościoły, stary i nowy. Do starego, drewnianego, od wieków przybywali składać swe modlitewne podziękowania i prośby mieszkańcy Poręby. Współcześnie żyjący mogą modlić się u siebie we wsi, bowiem od końca XX wieku, dzięki wspólnemu trudowi, w Porębie wybudowana została kaplica filialna, należąca do parafii w Trzemeśni. Znajdujemy się teraz w kościele świętego Maksymiliana w Porębie. To jest kaplica wyjazdowa parafii w Trzemeśni. Została wybudowana w 1981 roku. Kościół w Porębie został poświęcony w 1982 roku, a jego patronem został święty Maksymilian Maria Kolbe. Wielkim świętem dla tejże parafii i kościółka w Porębie była niedziela 14 sierpnia 2022 roku. To dzień odpustu ku czci patrona świętego Maksymiliana Kolbe, połączony z uroczystością przekazania relikwii świętego i jubileuszem 40-lecia powstania kościoła w Porębie. Księże proboszcz Andrzeju, przyjmij te relikwie
otacza je należną ścianą i przekazuje do uczczenia swojej wierni. Niech Jego stała obecność w tej świątyni stanie się przykładem naśladowania naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Jego Przenajświętszej Matki Niepokalanej oraz miłości do bliźnich. Niech wszyscy modlący się przy tych relikwiach za wstawiennictwem świętego Maksymiliana Marii Kolbego otrzymają obfite łaski. Święty Maksymilianie, módl się za nami. Ten kościół już ma 40 lat i w końcu poprosiłem ojca Gwardiana z Niepokalanowa, aby przekazał nam relikwię. On z radością to uczynił, dlatego że kościół w Porębie ma właśnie tytuł świętego Maksymiliana. I z radością przywiozłem te relikwie, ofiarując je jako dar dla mieszkańców Poręby z racji 25-lecia bycia proboszczem w Wetlinie w Bieszczadach. Tak. Święci są wspaniali, dlatego trzeba ich po prostu ukazywać osobom wierzącym przede wszystkim i osobom, które poszukują Boga. Mamy wspaniałych świętych, jak świętego Maksymiliana, siostry Faustyny, Jana Pawła II, mamy Małgorzatę Lacock, mamy księdza Popiełuszkę, kardynała Wyszyńskiego. No, mamy wspaniałe postacie na tym. To są kolumny, na których można zbudować wielki gmach Kościoła. Tak? Ludzi, no i wzmocnić wiarę ludzi wierzących. Także. I dla młodych jest to też przykład wielki. Heroicznych wysiłków, cnót, pracy, bo świętych trzeba w Kościele trzeba naśladować, więc jest to wielkie zadanie dla nas wszystkich i dla młodzieży też, aby im pokazać właśnie te piękne wzorce naszych świętych. Wielkanoc, dożynki, Boże Narodzenie – tradycyjne, bowiem społeczność lokalna niezmiennie dba o kultywowanie żywej wiary oraz zwyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Wielkanoc to czas święcenia własnoręcznie robionych palm. Bogu za plony i dar życia dziękują mieszkańcy Poręby podczas dorocznego święta plonów, czyli dożynek. Najpierw w kościele z dożynkowym wieńcem i chlebem, a później podczas wspólnej plenerowej zabawy. Bożonarodzeniowy czas to czas wspólnego kolędowania, rodzinnych spotkań przy szopce oraz podczas wieczerzy wigilijnej. Miejscowość, gdzie można powiedzieć, są rodziny, które są nie tylko wielopokoleniowe, ale też sięgające długo, długo wstecz i bardzo mało jest napływowych mieszkańców, a ci, którzy tutaj się przyżeniają na przykład, bardzo szybko wchodzą jakby w tę kulturę, w te zwyczaje. No a wiadomo, że tutaj innych zwyczajów nie ma jak właśnie chrześcijańskie, no to tutaj mamy szopkę bożonarodzeniową, pasterka, kolędowanie, które później w okresie Bożego Narodzenia jest takie żywe. I to nie tylko starsi, ale też od razu dzieci są w to zapraszane i się tym cieszą. To jest taka właśnie kultura tej społeczności takiej naszej porębiańskiej. Hej! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Hejże, kukułeczka zakukała, mile państwa przywitała!
przyszliśmy tu do was po kolędzie, a niechżeż wam za przykro nie będzie. Hejże, bracia i siostrzyczki, żwawo przystępujcie, a wesoło na kaplicę kolędujcie. Hej, kolęda! Mieszkańcom wsi Porąba od wieków bliska jest dewiza świętego Benedykta Ora et labora, czyli módl się i pracuj. Ja mam taki tutaj wielką pomoc. Ja dużo nie muszę robić. Ja tylko po prostu mogę im pokazać pewne kierunki, pewne cele, a oni jak zaufali, że ja chcę dla nich też dobrze, to resztę sami robią wszystko. I ta kaplica, to wszystko, co jest tutaj dookoła, to jest ich dzieło. To jest taka społeczność, która jest społecznością bardzo honorową i oni się bardzo cieszą, jeżeli są doceniani, jeżeli się ich wartościuje, jeżeli dostrzega się ich to, że oni po prostu chcą coś dobrego zrobić dla innych i potrafią się świetnie zorganizować. Hej, z góry, ja do Mazury. Hej, z góry. Ludzie są wspaniali, pracowici, pomocni, jakby się coś komuś działo. Każdy może liczyć na każdego, właściwie na każdego sąsiada. No tutaj mamy piękne góry. Mamy świeże powietrze, mamy lasy, grzyby. Współpracujemy ze strażą ochotniczą, współpracujemy z kółkiem rolniczym. O, dajmy za złoto wiarę, przyniosł wyznanie. To jest człowiek prawy, leży na ścianie. O, dajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.
pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Poręba to wieś, którą warto poznać. Cieszę się, że jest to kolejny już, można mówić, ponad 100 projektów zrealizowanych dla promocji, dla wzbogacenia obszaru naszego LGD. To gmina Myślenice, gmina Sułkowice. Jest to projekt, który mówi o promocji obszaru, a zwłaszcza o promocji miejscowości Poręba. W ramach tego projektu odtworzono zwyczaje kolędowania w Porębie, które kiedyś były bardzo propagowane, kiedyś nawet do dzisiaj pozostają takie nazwiska wywodzące się właśnie z osób, które grały poszczególne role. Drugą częścią tego projektu to było utworzenie, wybudowanie żywej szopki, natomiast trzecim to jest właśnie ten film promujący miejscowość Poręba. Chcemy w tym filmie pokazać takie najcenniejsze walory naszej miejscowości Poręby, ale przede wszystkim chcemy pokazać to takie dobre, gościnne podejście mieszkańców Poręby, którzy zawsze szczerze i chętnie współpracują w działaniach społecznych. Jest tu szereg organizacji, które się włączają. Bardzo prężnie działająca Ochotnicza Straż Pożarna, działające kółko rolnicze, koło gospodyń, komitet parafialny i wiele jeszcze innych osób, które czynnie i aktywnie włączają się w te działania. Nasza miejscowość otwarta jest na wszystkie działania, które prowadzą do promocji i do działania. Dzisiaj tak naprawdę trzeba powiedzieć, że dużym naszym wsparciem jest parafia, ksiądz proboszcz, ale mamy też zaprzyjaźnione organizacje, tak jak na przykład Orkiestra Dęta Zasani, która zawsze nas wspiera, pomaga i uświetnia nasze uroczystości. Należy tutaj też podkreślić współpracę ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich, które się włącza, i ze wszystkimi strażami. Tak naprawdę musimy powiedzieć, że jesteśmy otwarci tutaj w Porębie, ale i inne organizacje spoza są otwarte na współpracę z nami. Muszę powiedzieć, że Poręba jest to wieś, którą warto poznać. Serdecznie w imieniu swoim i wszystkich mieszkańców zapraszamy do nas na wszelkiego typu uroczystości, ale przede wszystkim na nasze szlaki turystyczne, na to dobro, które możecie od nas doświadczyć, przebywając tutaj. Członków kółka rolniczego oraz naszych mieszkańców zapraszamy do pięknej Poręby.